Żeby młodym nie dobierać się do skóry, propozycja jest, by w kraju znieść matury. Ta matura tylko nerwy niszczy młodym. Z nerwów zaś dygotki, jak wiadomo są, i wrzody. Jak matura zniknie, zniknie tych nerwów przyczyna. Choć niektórzy mówią, że to wszystko raczej z papierochów albo jabcanego wina. Potem, kiedy matur już nie będzie. Pomyśli się o tym, żeby bardziej nowocześnie serwować przedmioty. Zamiast nocą nad książkami pochylać swe czułka, młodzi będą dany przedmiot przyjmować w pigułkach. Można by zastrzyki także zaprząc do tej roli. Zastrzyk jednak ma tę wadę, że troszeczkę boli. A pigułki można łykać bez trudu, jak kluski. Ta pigułka na algebrę. A ta na Francuski. Na fizykę, która nie jest łatwa ani letka, przeznaczona będzie całkiem osobna tabletka. Tym zaś, którzy będą słabsi lub zajęci sportem, więcej piguł się zapisze no i w wersji forte. Jak rozróżnić w tych warunkach zapytacie słusznie, kto jest dobrym, a kto tylko takim sobie uczniem? Z odpowiedzią na pytanie tak ważne nie zwlekam. Źli w kawiarniach będą siedzieć, a dobrzy w aptekach.